Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku z tej gry. Jeśli podoba ci się ta seria, a zachęcam do jej obejrzenia w całości od początku, jeśli jeszcze nie widziałeś wszystkich odcinków, które są ciekawe, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. W poprzednim odcinku zrobiłem sobie tego driftowoza. Malowanie nałożyłem sobie... jakoś inaczej. Nie, no chyba pod koniec odcinka nałożyłem sobie to malowanie, nie pamiętam. W każdym razie jest to naprawdę bardzo... A nie, moment. Nałożyłem to malowanie... No tak, driftowo zrobiłem w przedostatnim odcinku, a w ostatnim odcinku jeździłem przecież... no tym samochodem terenowym. Zapomniałem, jak się nazywa. Street coś tam, nie pamiętam. To nie jest ważne. On miał taką charakterystyczną nazwę i charakterystycznie wyglądał. Przecież ja, kurde... Mind Concept? Nie pamiętam, co to było. Bez kitu. Jakoś tak się śmiesznie nazywało. W każdym razie mamy tutaj Hondę. I Honda, i to jest Honda S2000 z innym silnikiem niż ten standardowy w niej instalowany. I myślę, że chciałbym w niej zainstalować raczej silnik VTEC z powrotem, czyli wyciągnąć ten, który włożyłem customowy. Zrobienie takiego tak zwanego swapa. Można powiedzieć. No i w ogóle sobie zaaplikowałem tutaj fajne malowanie. Myślę, że pasuje do tej Hondy. Natomiast, o właśnie, chodźcie fotki. Natomiast dzisiaj długo obiecywany Ford Capri. Tak, zaczniemy sobie od Forda Capri. Toyota MR2 GT, Mazda MX-5, Super 20. O. I od razu pierwsze co robię, to wchodzę do garażu. Ja już to obiecałem, osoby mnie prosiły właśnie pod filmami w komentarzach: Lucek, nagraj coś w końcu o Fordzie Capri. I Lucek mówi: okej, nagrywamy o Fordzie Capri coś tam. Więc tak, wchodzimy sobie, weźmy sobie najpierw może myk tutaj. I weźmiemy sobie tego Forda Capri, sprawdzimy, jak ten samochód śmiga bez żadnego tuningu. To jest klasyk. Ja dostaję czkawki, jak myślę o tym, jak klasyk będzie trudny do opanowania. I chyba pierwsze, co zrobię, to rzeczywiście zrobię napęd na 4 koła, bo... tak. No ale zobaczymy. Może Ford Capri będzie jednym z tych klasyków, które naprawdę fajnie będą się prowadzić. Zobaczymy. No dobra, tutaj mamy Alfa Romeo. Trzeba sobie je wszystkie... odebrać jakby. No nie, nie mówcie, że mi będzie wychodzić z tego menu. Dobra, wstecz. Tak, to niezła bryka, świetnie, ale musimy patrzeć sobie nowe fury. Ach, nie chce mi się tego wszystkiego odbierać. Jest tutaj też piękna Miura. Jeszcze jeden samochód został chyba do odkrycia. Miurka jest naprawdę spoko. Poza tymi przednimi światłami jakoś tego nie widzę. No ale mamy tu Forda Capri. Bierzemy gnoja. I zobaczymy, jakie ma opcje. Ale najpierw, nie, spokojnie, najpierw nim pojeździmy. Macie rację, najpierw trzeba nim pojeździć w takim klasycznym stanie, jakim on jest. Odrestaurowany, gotowy do jazdy. Okej, Ford Capri. Tak sobie wygląda. Jest sporo wersji tuningowych tego samochodu, a konkretnie przygotowanych pod wyścigi. A tu mamy gościa, który da nam dużo kasy, jeśli z nim wygramy, i jedzie sobie w Toyocie MR2. Proszę bardzo, chodź tu, Toyota MR2. Czytamy tobie radę w moim Capri nowym. Toyota MR2 GT. Lecimy. Myślę, że mam jakieś tam szanse. No, Nitra tutaj nie mamy, więc ciężko będzie podgonić. To jest Forza, ale słuchajcie, no, Toyota mnie zostawia. W ogóle nawet nie wiedziałem, że ten samochód jest tutaj w tej grze. Tu jest masę różnych samochodów. Na pewno każdy wybrałby coś dla siebie, jeśli tylko by uruchomił tę grę i chciałby sobie grać i ścigać się z kimś tam. Dobra, ja sobie skrócę odrobinkę. Mam nadzieję, że się uda. Muszę skracać, bo tamten jest sporo szybszy na prostych. No dobra, wysunąłem się na prowadzenie. A myślę, że sporo kasy wygram za ten pojedynek. Mam nadzieję. O, tutaj jedzie sobie Mazda MX-5. A my sobie pojedziemy tutaj. Mam nadzieję, że się uda. Jest! Dobra. Ej, na razie jedzie się całkiem dobrze tym Fordem, ale no, mówię, muszę dłużej sobie nim pośmigać i zobaczyć, na co go stać. No i kolejne skracanie. O, kurde, mogę się...
O, kurde, już myślałem, że to jest niezniszczalna siatka. Fuck. Wiecie, że ja mam koleżankę, która mówi na Microsoft? I w ogóle się z tym nie krępuje. Dla niej to jest zupełnie normalne. 62 tysiące gotówki, spoko. Ojej, co mi się tutaj przyczepiło, nie wiem. Ford Capri bardzo fajnie brzmi, jak na Forda. Nie, no żartuję. Jakoś tam lata bokiem, nawet ten bez tuningu, to jest ciekawe. Kształt troszeczkę mi nie pasuje. Tył taki jakby ścięty, tu wygląda... Nie wiem jak wygląda, nie wiem do czego to porównać. To wygląda jak taki niedokończony Ford Mustang GT500. Czy Chevy GT500. Tak trochę, nie wiem. Albo jak Ford Mustang pomieszany trochę z Nissanem Fair Lady. Coś może koło tego. W każdym razie ten tył jest taki ścięty, natomiast bardzo fajny jest spoiler, oryginalny dosyć. Podoba mi się, jeśli chodzi o kształt. Zobaczmy, co mamy w środku. W środku mamy standardowe zegary. O, patrzcie, mamy ciekawy obrotomierz. Nie mamy pokazanego mnożnika razy 10 albo razy 100. Są pełne liczby, czyli 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Mamy zegar prędkości w milach na godzinę. No i w zasadzie nic tutaj specjalnego, tak? Jest troszeczkę ciemno w tym miejscu, a więc no niewiele tak naprawdę zobaczymy sobie tu, nie? No. Tak to wygląda. Ford Capri, bez tuningu. No i szkoda, że to nie jest live, bo na live bym się was zapytał, do jakiej klasy robimy ten samochód. Ja myślę, on jest teraz w C, ja myślę, żeby go dać do B, jeśli się uda. Myślę, że się uda. Chodźmy do mapy świata i do centrum Horizon. Ale powiem wam, że naprawdę, jak na razie tym autem jeździ mi się całkiem spoko. Myślę właśnie, czy nie wymaksować go w klasie C, czy, ale klasa B to myślę, że będzie odpowiednia. Tak naprawdę mało się ścigałem w tej klasie B. I może warto by było się w niej pościgać. Ja sobie taki cel wyznaczyłem tutaj w grze, że będę się ścigał tymi klasami, którymi gra sugeruje, żeby się ścigać. Ale z drugiej strony też pisaliście o tym, a to jest klasa D. O szkurde, podnieść do klasy B. Zobaczymy, co da się zrobić. Automatyczne ulepszenie. C. O sportowej charakterystyce, ona kupę. Mamy w klasie D. No nie, no klasa B chyba będzie odpowiednia. Damy klasę B, nie będziemy się nudzić przy klasie C, co? Tak. 35 tysięcy kredytów to naprawdę nie jest dużo. Troszeczkę odciążony, więcej mocy, 161 kW, nieco ponad 200 koni mechanicznych. Sporo ponad 200 koni mechanicznych. Przeciążenie boczne 0,9. Nie jestem pewny, co to znaczy. Ale samochód będzie lżejszy i fajniejszy. Zobaczymy opcje tuningowe odnośnie tuningu czy zmiany wyglądu, jeśli takie jakiekolwiek są. O spoilerowanie chodzi mi. Coś tutaj jest. O proszę, jest dosyć dużo opcji. I można łatwo podnieść do klasy A, niestety. Wyścigowy zderzak przedni, więc tak to sobie wygląda. Mi się podoba to. A, moment. Spoiler. Aha, można bez spoilera, ale ze spoilerem tym standardowym mi się podoba. I możemy sobie co? Usunąć tylny zderzak. Okej, spoko. Więc zrobiła się z tego taka jakby rajdówka, przynajmniej ja mam takie odczucie co do tego samochodu. Kurczę, wiecie co, niespecjalnie mi się to podoba. Usuńmy ten zderzak. No, ale teraz wygląda tak za pusto. To jest najlepsze chyba. Zostawię. Podobają mi się te światła w Capri, naprawdę bardzo mi się podobają.
wymiana silnika, układu napędowego. No jak będą problemy, to zrobimy AWD, nie ma stresu, ale no zobaczymy jeszcze. Oponiacze, kurde, to już do klasy A się podniósł, skubaniec. Może uda się coś wywalić. Hamulcory. No, kurde. Jest klasa B. No dobra, to tak zróbmy. A tu mamy jeszcze odciążenie. No ale znowu, kurde, to już ponad klasa A. Jestem ciekawy, jak ten samochód będzie się teraz prowadził. Ojej, nie o to mi chodziło. Wczytaj ulepszenie, sugerowane tuningi. Właśnie, to jest też ciekawe. Pewnie można będzie sobie wczytać samochód do driftu. Czy jest on tu jakoś nazwany? Capri Drift, o. Będzie trzeba przetestować koniecznie. Prędkość, jaka duża. Fajnie, top speed, coś tam, o, jest do, na drift też zrobione. Widzę, że ludzie tutaj dużo na prędkość robią. Właściwie chyba na maksa, S2 aż. Mad Machine jest zrobiony na C na przykład. Fajnie, następnym razem sobie właśnie sprawdzimy te tuningi robione przez graczy. Jak sobie chcę wczytać jeszcze jakiś projekt, znajdź nowe projekty. Chyba to będzie dla Capri, co? Sprawdźmy sobie, właśnie, można by wczytać jak tuningi jakichś graczy, tak? Niekoniecznie za każdym razem muszę tuningować samochód według jakichś tam moich wytycznych, takich czy innych. Zaraz się tutaj coś tam wczyta i zobaczymy, co z tego będzie. No niestety nie udało się wczytać żadnego projektu, wyskoczył komunikat, że serwery Forzy są w tej momencie niedostępne. To jest śmieszne. Wybierzmy sobie jakiś kolor producenta, chyba że będą ciulowe. Biały wygląda klasycznie, co? Podoba mi się niebieski, taki jasny. Szyby sobie mykniemy na czarno. Okej, okay, zapiszemy. Nie wiem właśnie, czy felgi zmieniać. Zaraz zerknę, jakie my mamy teraz. Obniżyć też nie ma co obniżać, bo już chyba jest... Nie, nie jest maksymalnie obniżony, ale jeśli obniżę, to podniesie się też klasa. Na tym mi nie zależy. Felgi sobie jakieś tam są. Jeszcze wejdę na ulepszenia na chwilę, do ulepszeń na chwilę i zobaczymy sobie felgi. Styl felg. O roba, zwiększa się klasa od razu. Bo te felgi niestandardowe, one są lżejsze. Przeważnie. Chyba że można by było... Jeśli je zwiększymy, to one nie będą aż takie... lżejsze, co? Zobaczymy zaraz. Jeśli będę miał problem, no to wtedy... No ej, no klasa powinna się zmniejszać. Jak to jest? O, kurde, no. Jak to tak? Ale aż takie duże można tu zamontować? Nie no, to coś nie tak. Bierzemy klasyczne. Co? Czemu mi się tak nagle klasa obniżyła? The hell? Patrzcie na to, ale jaja. Biorę sobie te felgi. I co jest? Wow. Obniżyła mi się klasa tak mocno, że mogę sobie teraz założyć customowe felgi bez problemu. Wow. Nieźle, a nic nie wyciągałem. O co chodzi? No spoko. O kurde. Nie, za duże. No to kurde, jeszcze możemy coś tutaj włożyć, to ciekawe. Ja dziękuję, co się dzieje? No dobra, mamy coś takiego. O, to ja bym właśnie sobie zawieszenie może obniżył. Moment, to nie tutaj. No gdzie to dziadostwo? Nie ma tutaj. A, dobra, jest. No można jeszcze obniżyć. Minus 2 cm. I jeszcze... A, właśnie, chciałem odciążyć sobie.
Ale chyba już nie odciążę. No, będzie 710. Masa większa, to nie. Zainstalowano git. No jeszcze coś mogę tutaj zainstalować lepszego. Dobra, mamy tutaj. Plus 2KW. Aż ty kurde. 702. Moment, a może zrobimy tak. Okej. I teraz zainstalujemy to. 701 i... Tadam! Udało się. Dobra, no to mamy chyba wszystko. Sprawdźmy, jak to auto teraz śmiga. No jeśli będzie problem rzeczywiście z prowadzeniem. To zainstalujemy sobie napęd na 4 koła. O, ale te felgi wyglądają, jej. One, jak samochód stoi, to one tak nie do końca pasują, ale jak jedzie, to wyglądają tak fajnie, klasycznie. Podoba mi się. Ale ta gra jest taka, no maksymalnie chilloutowa. Możesz się tutaj wyszaleć, a jednocześnie wyluzować. To jest niesamowite. Ale fajnie brzmi ten samochód, naprawdę bardzo mi się podoba. To jest zdecydowany plus. No dobra, w takim razie teraz najwyższy czas, aby pojechać sobie mistrzostwa. Chyba jedne z ostatnich, jakie zostały nam do zrobienia. Tak, tu musimy przejechać wycieczkę do San Giovanni. San Giovanni chyba. Szybka podróż do celu. No, jestem ciekawy, jak mi pójdzie właśnie w tym samochodziku. Nie będę tutaj się bawił poziomem trudności, ani niczym z tych rzeczy. Po prostu będę jechał takim samochodem, jaki jest. Wstępny cenowo. Obecny samochód. Myk. Dobra. I bierzemy sobie Forda Capri. Właśnie, jest w klasie B. Zapomniałem, jak ten poprzedni samochód, w której klasie był ten mój klasyczny. Publiczność oszalała. A ciekawe, jaka prędkość maksymalna jest tego samochodu. Nie śpieszcie się, rozkoszujcie się jazdą. Jasne. A mamy tutaj ograniczony czas. Co prawda 15 minut. O cholera. Co prawda 15 minut, no ale... Ale 15 minut. Jej, ale ten samochód ma piękny lakier. Strasznie mi się podoba właśnie na tym aucie niebieski kolorek. Bardzo. Jadę na skrót. O kurde. Jeffka. Las. Tak, oczywiście Forza nas kieruje dookoła świata, żebyśmy sobie popodróżowali, pojeździli tym samochodem, pozwiedzali świat, popodziwiali zachody czy wschody słońca zza gór, czy zza góry. Fajna sprawa ogólnie, tylko no właśnie, musimy kawałek przejechać, to jest jeszcze 9 km, prawie 10, a przed nami jedzie, co to jest? To jest chyba Dodge Viper? Dodge Viper GTS? Muszę bliżej podjechać, albo możemy mu zrobić zdjęcie. SRT, Team Forza Dodge Viper GTS. Zgadłem. Szkoda, że nie wczytały się malowania dla Forda Capri, które zostały stworzone przez innych graczy, bo ja strasznie lubię właśnie instalować tego typu rzeczy w samochodach. Instalować, czy po prostu akceptować takie malowania, bo one są naprawdę świetnie wykonane. Duża część graczy maluje świetnie te swoje samochody i jeszcze udostępnia je innym graczom, przez co mogą się lepiej czy bardziej cieszyć grą, to jest świetne. Fajnie, że taki content nie jest udostępniony za kasę, że mogą inni gracze zrobić coś dla innych graczy, to jest naprawdę super. Wow, ale fajny wóz, to Ferrari tam co pojechało. O, mamy kolejny wóz do sfotografowania, tym razem jest to... Ojej, co to jest? Ej, to jest Audi RS4 chyba. Ja widziałem, ale fajną Audicę widziałem w Karpaczu ostatnio. Jezus. RS2. Wspaniała Audica. A czy to był kombiak? Nie wiem, jaki to miało silnik, ale brzmiało tak, że mi prawie łeb urwało.
Ciężko nawet pojąć, jak ten samochód. O, tutaj mamy Ferrari F40. Ciężko nawet pojąć, jak ten samochód brzmiał. Ciężko to, nie wiem, naśladować czy opowiedzieć. Tego się nie da opowiedzieć. Po prostu samochód koło ciebie przejeżdża na niskich obrotach i tobie cała klatka piersiowa drży. To jest świetne uczucie. A podejrzewam, że jazda takim samochodem to jest też świetna sprawa. I wiecie co? Ja udostępniłem teraz na teraz, no jakiś czas temu, kilka postów wcześniej udostępniłem sobie taki post o... Właściwie jest to filmik o babce, która mówi, że lubi jeździć Subaru WRX STI, od zawsze jeździ tymi Subaru, bo lubi dźwięk bokseru, silników bokser, które są właśnie montowane w tych Subaru. Babka ma 81 lat i bardzo dobrze jeździ tymi samochodami. Jednocześnie są to niesamowicie ekskluzywne, paliwożerne i jednocześnie niesamowicie brzmiące auta. Chociaż nowa seria Subaru WRX czy STI niespecjalnie mi się podoba z wyglądu, ale to tylko na dworze, bo dźwięk jest absolutnie kapitalny. Ach, kurde. Musicie sobie zobaczyć. O, fuck. Musicie sobie koniecznie zobaczyć ten filmik, jak babcia wymiata w Subaru. To było chyba nawet pokazane w TVN Turbo, z tego co kojarzę. Także może już większość z was widziała taki odcinek. Trochę się pobrudził mój Ford Capri. Światełka się pobrudziły, ale no nie wiem właśnie, czy te samochody się czyszczą podczas jazdy same, czy też nie. W każdym razie jestem już na mistrzostwach, w miejscu, gdzie się one mają rozpocząć. Samochód teraz wygląda naprawdę kozacko, chociaż myślałem, że będzie trochę więcej opcji tuningowych, bo jest to dość taki krzykliwy model, dość taki model rozpoznawalny. Świetnie brzmi, naprawdę. No teraz go trochę zmuliło, ale okej. Ale to tylko oznacza, że samochód będzie bardzo fajnie się prowadził. A przynajmniej mam taką wielką nadzieję. Zobaczymy. Zobaczymy, co potrafi ten nasz Ford Capri. Mam nadzieję, że da sobie radę z przeciwnikami, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Jeszcze nie wiem, kto jest na polu startowym, ale w tych mistrzostwach można zawsze liczyć na różnorodność. A tłumy to kochają. Wybierz wyścig, od którego zaczniesz. Dobrze. To mi się podoba w Forzie, że mamy jakiś tam zestaw wyścigów, nie... O, mamy kolejny poziom. Mamy tam jakiś zestaw wyścigów, niekoniecznie musimy zaczynać od tego czy tamtego... O, kurde, jak niewiele od samochodu było, no. Niekoniecznie musimy zaczynać od tego, który twórcy chcą, żebyśmy zaczęli. Zaczniemy od tego, który nam się spodoba. Lightowo przejdziemy sobie co najwyżej dwa okrążenia. To ja właśnie lubię w grach arcade'owych, że jedziesz. Nie jest monotonnie, jest ciekawie, jest zróżnicowana ta rozgrywka. I Forza jest naprawdę odpowiedzią na wszystkie moje potrzeby co do gier wyścigowych. No kurde, nie wyobrażam sobie teraz... Moment. Okej, dobrze. Tutaj, zaczniemy sobie. Nie wyobrażam sobie... czego sobie nie wyobrażam? Gier wyścigowych bez Forzy, gier wyścigowych arcade'owych bez Forzy Horizon, tak? Ja już od początku byłem napalony na tę grę i bardzo chciałem sobie pograć w nią w moim domowym zaciszu, ze względu na to, że jest świetna, no i co tu dużo gadać. Ktoś, kto uważa inaczej, jest głupi. Nie, to jest takie chilloutowe. Wpijasz sobie, kładziesz się na łóżko, pad w ręku. Muzyka fajna. Oh, taki chilloutik. Dobra, Ford Capri bierzemy sobie. I lecimy na akcję. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No jestem ciekawy bardzo, bo nie radziłem sobie wcześniej z klasykami. Ogólnie bardzo ciężko je opanować. A może tym razem się uda. Co? Czy nie? Jezus, jaki paskudny Fiat. Startujemy. Moment. Najpierw grupowe zdjątko. Proszę, uśmiech do kamery czy do aparatu. Tak.
Chevrolet Impala SS. Który to jest ten Impala? To jest chyba ten, co tu zakurzył. Nie, to jestem akurat ja. To jest Capri. To jest Capri. Tu jest chyba ta Impala. Jak on wygląda? Kurde. Jak się w ogóle lakier błyszczy na czarno. Pięknie. A światła z tyłu mi się bardzo podobają. Dobra, zrobimy jeszcze zdjęcie tutaj. Brak nowych samochodów. No dobra, no to się ścigamy. Zostało nam tylko ściganie. Fajnie, że te samochody są zróżnicowane, acz nie podoba mi się, że znowu powtarza się auto, które ja wybrałem, czyli Ford Capri. Raz, dwa i trzy z przodu. Trzy sztuki Forda Capri w tym wyścigu. To nie jest miłe. Lucek nie lubi, jak ktoś bierze taki sam samochód jak on. Nie lubi. Ale dobra, pokonamy wszystkich, myślę. Na razie mam 9. pozycję na 12, ale to się zmieni, myślę. Uii. Dobra, gonimy tego małego Fiatka. Nie mylić z Fiutka. Już go tam trochę zgniotłem moim Fordzikiem. O, jest kiepsko. Staram się nie... A, w sumie tutaj nie ma stresu. Można sobie dodać gaz do końca i nic się z samochodem nie dzieje, chociaż włącza mi się kontrola trakcji. Spróbujemy trochę bardziej hardkorowo wejść w zakręt. Mamy tutaj okrążenia 3, więc nie będę musiał się jakoś tak specjalnie martwić, jeśli coś zdupczę. No jest ok. Na pełnym gazie teraz wchodzę w te zakręty i gra gitara. A tutaj będziemy musieli trochę przyhamować. Albo się wpierdzielić kogoś innego. Te boty tak robią, cholera. Gaz, 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 gaz. Dobra, i tam, no, Fiat prowadzi, no, to jakiś dobry musi być. Nie, nie, sorry, sorry. Fiat nie prowadzi. Prowadzi samochód, który jedzie z przodu i ja nie pamiętam, jak się nazywa. Ale on też mi się podoba. Przód mi się jego podoba. Wygląda, jakby był wyrwany z mafii. Z gry Mafia. Trochę zarzuciło dupela, ale jest git. Gonimy Fair Lady razy dwa. Jedno Fair Lady z jakimś fajnym malowaniem, drugie pomarańczowe. Ciekawe, czy będzie tutaj wyścig przełajowy, bo jeśli tak, to może być problem. Dobra, gonimy, gonimy, gonimy. Ostatnie okrążenie się zbliża. No i teraz musimy pojechać już ładnie. Ten z przodu to chyba Chevrolet Camaro. Nie no, jak nie wiem, jakiej marki jest dane auto, to mówię, że to Chevrolet Camaro. Kurde, wybiło mnie troszeczkę, ale... Może jeszcze się coś uda zrobić. W każdym razie trzecia pozycja to jest i tak nieźle. W generalce mieć taką pozycję w jednym wyścigu, dostaje się sporo punktów, nie jest źle. Nie no, tym samochodem absolutnie nie buja. Pamiętacie odcinek z tym klasykiem? O, na szczęście zapomniałem, jakie było to marki. To była chyba... Alfa? Coś okropnego. Nie dało się jeździć tym samochodem. Dobra, mamy ostatnią prostą, ostatni zakręt. I Lucek, pokaż co potrafisz. Będzie drugie miejsce? Mogę jechać w tunelu, kurde. Może bym udał, może by się udało zdobyć drugie miejsce, tak jest trzecie. Okay, nie jest tak źle. Możesz nad tym popracować. Nie jest tak źle. What the fuck? Czemu same Fordy Capri? Jak ja tego nie lubię. Powinniśmy być w jednym zespole, nasze punkty powinny się sumować dla mnie. Bo zgapiają markę samochodu ode mnie. Głupki. No dobra, mamy sobie to. To teraz jedziemy na następny wyścig, tak myślę. Zobaczymy, co my tu mamy. No sporo, sporo. Sporo trzeba przejechać. I bardzo fajnie, bo sprawdzimy sobie być może prędkość maksymalną tego samochodu. A jestem ciekaw, ile osiągnie. No tutaj takich prędkości na tych wyścigach przeważnie dużych się nie osiąga. Mało jest wyścigów, które się jedzie na autostradach. Przeważnie na takich krętych drogach, gdzie można właśnie sprawdzić możliwości samochodu. I to mi się podoba.
Bo tak prędkość maksymalną to kurde każdy potrafi osiągnąć, tak? Wciskasz gaz do techy, jedynka, dwójka, piątka, szóstka, ewentualnie siódemka. Jedziesz. Natomiast najbardziej umiejętności sprawdza się, najlepiej umiejętności sprawdza się na zakrętach. I przy hamowaniu i w ogóle. Tam z przodu był ciekawy samochód. To było Porsche. Ja już zapomniałem jego nazwy, ale ja pamiętam ten model i jest to uważany za jeden z najpiękniejszych samochodów wszechczasów, jeśli chodzi o Porsche. Chyba przez małą rzeszę ludzi, którzy mają jakieś wpływy albo są jakoś rozpoznawalni, nie wiem, ale to zdecydowanie nie jest najpiękniejszy samochód, a tym bardziej od Porsche moim zdaniem. Boże, on jest paskudny. Nie wiem, to jest chyba Porsche 517 czy 516? 515, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Ale brzydki jest samochód, szczególnie z przodu. Właściwie ten samochód jak jedzie do przodu, to równie dobrze mógłby jechać do tyłu, bo nikt tak naprawdę nie wie, gdzie jest przód, a gdzie jest tył tego auta. Serio. Dobra, o właśnie, tu musimy zrobić też koniecznie Forda Transita do driftu, jako driftowóz. Jestem ciekawy. Nie, no na pewno ktoś się już pokusił o zrobienie właśnie takiego tuningu. I może użyjemy właśnie jakiegoś tuningu predefiniowanego, stworzonego przez innych graczy i zobaczymy, jak Ford Transit będzie driftował. A przy okazji ja będę mógł się nauczyć driftować, bo jeśli ktoś już stworzył konfigurację driftową jakichś tam samochodów, no to będzie można się na najlepszych konfiguracjach nauczyć, myślę, że dobrze driftować. Chociaż powiem wam, że receptą na dobry driftowóz w Fordzie, z tego co mi pisaliście i z tego co ja też sobie troszeczkę wybadałem, jest stworzenie auta z wielką mocą, a taką czy siaką przyczepnością. Właściwie każdym samochodem można tu driftować, zacznijmy od tego. Zależy, jaki efekt podczas tego driftu chcesz uzyskać, tak myślę. Jak chcesz robić szybkie drifty, takie z dużą prędkością, to robisz inny samochód. Jak chcesz wolno driftować, to też robisz inny samochód. No, także nie ma uniwersalnego samochodu do robienia każdego driftu. Natomiast w Forzie myślę, że nie jest aż tak trudno zrobić ten driftowóz. A też trzeba się każdego jakby, nie wiem, tuningu nauczyć się nim jeździć czy tam driftować. To jest fajna sprawa, bo ogólnie w Fordzie super się driftuje i bawi tymi samochodami. Masz wrażenie, że one zachowują się naprawdę bardzo rzeczywiście, tak jakbyś jeździł w prawdziwości. A no, fajnie brzmi tak, jak od przodu się weźmie kamerkę. Dobra, bo się zaraz zabiję. Ciekawe, jak ten gnój się nazywa, to zapomniałem. To jest na pewno Porsche. Porsche 914, czyli nie trafiłem. Ale jest to bardzo niefajny samochód. Moim zdaniem. No dobra, wygraliśmy sobie 13 tysięcy, mamy w kieszeni 10 tysięcy punktów doświadczenia, jak miło. A teraz chodźmy na kolejne zawody, kolejny wyścig. Zobaczymy, co będzie teraz. To są chyba ostatnie mistrzostwa dostępne tutaj. O proszę, kolejny poziom. Nie wiem, te poziomy, widzicie, one lecą jeden za drugim. Gdzie na przykład w takim GTA by zdobyć teraz... Proszę bardzo, Alfa Romeo. Tylko 12 tysięcy kredytów kosztuje ten samochód, ale i tak miło, że udało się takie coś zdobyć. Ciekawe, czy w ogóle każdy samochód w tej grze ma już tuning driftowy wykonany. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, git, mamy to. Wbijamy. No i już mamy, widzicie, trzy samochody. Alfa Romeo jest troszeczkę młodsza od Forda, a Ford jest starszy od Nissana Fairlady. Fairlady fajnie wygląda, ładnie, podoba mi się. Dobra, bierzemy Capri. Fajna to jest nutka. Lubię właśnie stację Bass Radio. Jest taka lightowa. Fajne nutki lecą, takie pasujące do właśnie Forzy. Hej, a co to za samochód?
No dobra, rozpoczynamy. Jestem ciekawy, co to był za grat tam z przodu. O! Patrzcie, co tutaj przyjechało. Co to jest za drezyna? Słuchajcie, no ej, co tu robi w tej klasie? No dobra, w klasie okej, ale to jest klasa samochodów kultowych, a to wygląda na Forda Transita dosyć nowego. Nie wiem, co on tutaj robi, nie podoba mi się to, ale interesuje mnie ten samochód. Jestem ciekawy, co to jest. O, ej, kozacko wygląda, bardzo mi się podoba, od razu mi się spodobał, ale pierwszy raz w życiu to widzę. Co to jest, Toyota? Toyota. Celica. O, żeż ty w mordesz. Robimy im fotę wszystkim. Tak, Mercury Coupé. Mercury to jest chyba ten tutaj. Wielki kurde dzban. Ale paskuda. Ale tamta Toyota mi się bardzo podoba. Od razu mi się spodobała. Chociaż widzę ją po raz pierwszy. Tutaj coś mamy chyba też. Alfa Romeo Spider. Tak, czyli jest to alfa, którą sobie wygraliśmy teraz. I ta alfa wygląda tak. O, też bardzo fajna. Bardzo podoba mi się właśnie ten styl świateł z tyłu. Fajny samochodzik. No, troszeczkę przypomina Porsche z przodu, co? Tak, takie starsze Porsche. Fajnie. 255 sfotografowanych samochodów. Ja ich nie fotografuję od samego początku, jak robię tę serię. Dopiero ktoś tam mi podpowiedział, że hej, Lucek, możesz fotografować samochody, za to będziesz dostawał kasę i będziesz mógł... będziesz dostawał coraz więcej kasy za sfotografowanie 10 kolejnych aut, a potem ta ilość się zmniejsza chyba do 20, do 5 albo... nie wiem, zależy ile tam samochodów się zbierało. Także fajna opcja. Tutaj mamy sprint. Na razie idzie pięknie, Ford naprawdę daje sobie radę mój. Ale co tu robi ten... kurde, Transit, to ja nie wiem, czy to Transit jest w ogóle? Ale musimy sobie go koniecznie stuningować na drift. Jestem ciekawy, jak taka wielka paka będzie driftować. Koniecznie. Dobra, 72 tysiące punktów doświadczenia za takie wariacje, jak tutaj wykonałem. O, za Fordem Transitem dobrze jest się ustawić, aby jechać w tunelu aerodynamicznym. Ostatnio, wiecie co, o, wam opowiem taką sytuację, opowiem wam historię. Także zapnijcie pasy, bo to będzie historia straszna, straszna historia. Jadę sobie autostradą, kulturka, jadę za kolesiem, 140 na godzinę, moim Volvo. I kolesiowi się to nie spodobało, że jadę w jego tunelu i mniej paliwa sobie spalam. I wiecie co zaczął robić? Najpierw prysnął mi spryskiwaczem do szyb. I mi to też tam. Jak ktoś spryśnie ci spryskiwaczem do szyb, to ci się robi od razu brud na szybie. I musisz to też sobie spryskać szyby od razu. Także to. Potem zaczął nagle przyspieszać. Przyspieszył do 200 km na godzinę. Dogoniłem go. I potem zwolnił do 120. A najgorsze to zaczął robić, bo dalej się go trzymałem uporczywie. Mówię, nie gnoj, ja się ciebie nie puszczę. Najgorsze to zaczął robić, to zaczął jednym kołem, znaczy dwoma kołami, zjeżdżać na pobocze. I przy dużej prędkości, jak tak się zjeżdża, to się łapie te wszystkie kamyczki, które tam są. I spod opon jego, a miałem tam odległość, nie wiem, gdzieś z 20 metrów, no trzeba trzymać dobrą odległość od samochodu, to te kamyczki wbijały mi się w karoserię. I uwierzcie mi, że przy takiej prędkości mam już kilka śladów na karoserii. Na szczęście są to elementy plastikowe i można to będzie to łatwo zrobić zaprawką. Ale mam kilka takich dziurek od tych kamyczków w lakierze i mnie to normalnie rozpierdala, jak taki koleś może szkód narobić po prostu, no. Znaczy, to nie są szkody jakieś tam dotkliwe, to jest kwestia kupienia 250 ml na takie zaprawki sobie farby pod mój lakier i sobie to... już zrobię, tak? Wolę tego sam nie robić, tylko dam to osobie, która ma doświadczenie w malowaniu. I mi to odpowiednio zapędzelkuje, czy tam zaprawi. Ale kurde, sam fakt, tak? A ja nie lubię mieć właśnie... Oczywiście mógłbym to zostawić, bo i tak lakier czy z plastikiem się nic nie stanie. Co jest? Czemu dostałem zero kredytów? The hell?
Gra też się na mnie obraziła, czy co? Zawiesiła się gra, serio. Ej. Nic nie mogę zrobić. Pierwszy raz mi się zawiesiła gra na konsoli. Lel. O, dobra, udało się. Myślała, ile ma mi przydzielić. No, także... Nieciekawa sprawa, kurde, no. Gdyby ktoś za mną jechał i sobie jechał w tym tunelu, to okej, niech sobie jedzie. A niektórzy kierowcy też mają to wysrane na to, że ktoś za nimi jedzie i sobie jedzie w tym tunelu. Mniej spala. Można sobie za nim jechać nawet i 100 km i nic, tak? A niektórzy to właśnie mają... Są tak zawistni i tak ci nie dadzą za sobą jechać, że szok. Cholera. No dobra, ale nieważne. Jestem sobie w Fordzie, muszę się wyluzować. Naprawdę mi takie rzeczy denerwują, bo nie lubię widzieć w ludziach takiej zawiści, nie lubię widzieć w ludziach czegoś, co jest naprawdę takie z grubsza złe. O, zajedziemy sobie tutaj, wjedziemy na autostradę, bo chcę sprawdzić, jaką prędkość maksymalną ma Capri. To będą ostatnie zawody, jakie muszę wziąć, w jakich muszę wziąć udział, aby ukończyć mistrzostwa i prawdopodobnie wygrać, bo już jestem na pewno liderem. I nie jestem pewny, ale to są chyba ostatnie mistrzostwa, jakie muszę zrobić sobie w Fordzie. Myk. Ależ on fajnie brzmi. Osz, osz. Przepraszam, Golfie. No dobra, jedziemy sobie. No więc... No takie rzeczy wkurzają, naprawdę. A właśnie, ostatnio widziałem też fajnego Mercedesa, Jezus, jaki to był fajny, ale nie wiem jaka to była marka, kurde, nie wiem jaki to był model. Nie była to najnowsza seria. Kurde, miałem prędkość maksymalną sprawdzić, gdzie jadę? Dobrze, ale tu już trzeba zjechać, nie mogłem sprawdzić, bo się nie rozkręcił. Nawet nie spojrzałem. No, ale nie była to najnowsza seria. Ta najnowsza seria też zajebiście mi się podoba. Ogólnie Mercedes robi świetną robotę, jeśli chodzi o nowe nadwozia. Strasznie mi się podobają. Podoba mi się styl ogólnie tych samochodów teraz. Już nie mówię o tych ekskluzywnych rzeczach, które w nich uświadczymy. Ale o sam styl, o wykonaniu, o grille. Grille są świetne, naprawdę. Fajnie to wszystko jest zrobione. Cały przód mi się bardzo podoba w tych nowych Mercedesach. Natomiast to był jeden z takich starszych, nie super starych Mercedesów, to był rocznik gdzieś, nie wiem, może 7, może 10, coś takiego. Może trochę starszy, nie jestem właśnie pewny, bo ja nie za bardzo jestem rozeznany w modelach mercedesowskich. Ale tak mi się podobał, że chyba go znajdę i kurde, nie wiem, kupię go, bo był piękny. Nie no, pewnie kosztował gdzieś 70 tysięcy, niemożliwe, żeby był jakiś taki na razie w moim zasięgu. Ale absolutnie fajna fura, muszę wam kiedyś pokazać. Muszę ją kiedyś sobie w jakiejś grze znaleźć i sobie przetuningować. A może właśnie w Fordzie jest, ale wątpię. Musiałbym poszukać tutaj w Mercedesach i to zrobimy sobie po tym odcinku. Oh, sorry, po tym wyścigu. Okej, poszło ci całkiem nieźle. Musisz tylko zwyciężyć w następnym wyścigu, a trofeum w mistrzostwach będzie moje. Dobra, trofeum w mistrzostwach będzie moje, za moment, ja już to wiem, to na 100% jest pewne. Nawet jak zdobędę tutaj trzecią pozycję, to i tak będzie bardzo dobrze. Nie mogę być jednak zbyt... O, proszę, mamy tutaj Nissana 2000 GT-R. Proszę bardzo, z szybkich i wściekłych. Tu mamy znowu te badziewia. Myk. Ale już go fotografowałem wcześniej, więc mi się nie pojawił. Troszeczkę mi dupę zarzuciło, bo mnie ten właśnie Nissan zgwałcił odrobinę. Ale mam nadzieję, że jakoś wyprostuję. Puszczę gaz. O! O! Udało się ładnie wyprostować. Fajnie. 8% wyścigu, a więc jeszcze mam szansę coś tutaj zdziałać. Sporą szansę. Z przodu jedzie ta właśnie fajna Alfa, która mi się od razu spodobała. O kurde, trochę tu wybija, co? Ja mam mały prześwit, więc słusznie, że mnie wybija na tych wertepach. Ale i tak jakoś Fordzik sobie radzi tutaj ten Capri. Nie ma stresu, ale też dużo pomagają mi wspomagacze typu kontrola trakcji ABS. Czego myślę, że w Fordzie Capri nie było standardowo. Wow! O kurde, zarzuciło, że puściłem gaz, jakoś wyrównałem. 41
100% i uwaga, wjeżdżamy na asfalt, świetnie, czuję się jak ryba w wodzie. Gaz, 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 Lucek. Nie ma opierdzielania, tu mamy Forda Capri do dogonienia jeszcze. Wjeżdżamy chyba na jakieś pole golfowe albo jakiś kurort wypoczynkowy, nie mam pojęcia co to jest. Albo jakieś pole upraw czy coś. Pominąłem punkt? Nie, chyba nie. Dobra. Okej, niedaleko już widzę metę przed sobą. O, fuck, co to było? Zabiłem się o jakiś krawężnik, zajebiście. Zaryłem. Co to poleciało? Jakiś... A, to jakieś oświetlenie. To tamci jak... A, nie, to już było chamskie. Specjalnie zwolnili tak bardzo, bardzo mocno. To mi się nie podobało. Naprawdę nie. Widzieliście, co się stało? Nie wiem, jaki mam poziom trudności, ale chyba pro ustawiam, dlatego tak łatwo jest. Gonimy gnoja! O kurde, ale mają przyspieszenie. O nie, czwarty nie mogę być. Spięte poślady. Dawaj strumień, dawaj strumień. Co? By szósty będę? O nie! No to przegram. 8 punktów. No nie wiem, coś tego nie widzę. Ach, nie. Urucham ponownie. Musimy to ukończyć na pierwszej pozycji, nie ma opcji. Ale szósta, no kurde, byłem trzeci. Ale to też chamskie takie. Jadą sobie, widać, że już nie dajesz rady, to tak nagle chamsko hamują. Okej, no, taki poziom trudności w sumie, to jest chyba pro. No dobra, a teraz nie będziemy robić zdjęć, jedziemy już elegancko, bez jakichś tam, wiecie... Bez jakichś tam zabaw, czysta rywalizacja, czyste zdobywanie miejsca, hamowanie na zakręcie i w ogóle. Nie wiem, czy to jest dobre jechać sobie tą drogą taką. Trochę tu wybija. Puszczam gaz. Okej. Pulsacyjnie tego gazu tutaj używałem i to się nawet spisało. Ale to też ciężko stwierdzić, bo może im akurat gorzej poszło tym botom głupim. Yeah. Gonią tam, ale ja się tak łatwo nie dam. Nie. Dobra, mamy tutaj fajny asfalt. Aż tak, jak wylatujesz z tych bezdroży i nagle wbierzesz na taki piękny asfalt, czujesz taką ulgę. Wow. No, tu można właśnie zrobić taki łuk, jak ten samochód z przodu. Co to w ogóle jest za drezyna? Aż zasłonięte przednie światła. Co to jest? Miałem nie robić zdjęć, wiem, ale kurde, nie wiem co to za gościu jest tutaj. Już musiałem mu zdjęcie raz zrobić. Nie mam pojęcia co to może być. Dobra, Fiat 126. Mało brakowałoby się w drzewo wpierdzielił. Okej. O, teraz dobrze wylądowałem. Ale widzicie jakie chamstwo? Wtedy mnie tak specjalnie zahamowało, bo powiedziałem, że na 100% wygram. I gra powiedziała, o nie, Lucek, ty tak łatwo nie wygrasz. Będziesz miał szóstą pozycję, a tutaj dam zawodnikom turbo doładowanie przed metą i się troszeczkę zesrasz. No i proszę bardzo, jaki był wynik. A teraz? Gdzie oni są? Ja się pytam, gdzie oni są, nawet ich nie widać za mną. Tak są daleko. Kurde. No i tak by było wtedy, gdyby gra się na mnie nie zemściła. O. I... Pięknie. 20 punktów. Załatwione. Super sprawa, kolego. Masz zaliczone kolejne mistrzostwa. Oby tak dalej, a może uda ci się wywalczyć mistrz w finale festiwalu Horizon. Finał festiwalu Horizon został do zaliczenia. Hej, stary, niewiarygodny występ. Masz na koncie tyle wygranych w mistrzostwach, że możesz wejść do finału wyścigów Horizon. Wracajmy na festiwal, żeby się przygotować. O! Finał Horizon, ciekawe co to będzie. Nie wiem na czym to polega tak naprawdę. O, nowy wheel spin, fajnie.
Naprawdę nie wiem, na czym to polega, bo ja nie oglądałem serii z tej gry. Chciałem ją sobie przejść sam. I tak właśnie robię. Ponad 700 km przejechałem podczas tych wycieczek, czyli gdzie musimy dotrzeć z jakiegoś miejsca do innego miejsca. O. Wyścig uliczny. Tylko nie mówcie, że to... O kurczoki. No to ja tu muszę wziąć jakiś szybki samochód. Nie ma opcji nawet. 50 tysięcy kredytów się za to dostanie. Spoko. Dobra, tak to wygląda. Aha, miałem wejść sobie szybko do centrum Horizon jeszcze i sprawdzić właśnie te Mercedesy cholerne. Sprawdzić, czy jest ten Mercedes, o który mi chodzi. Raczej nie, bo to jest taki Mercedes bardziej ekskluzywny, a tu przeważnie są takie wersje sportowe tych Mercedesów. Dobra, tu musimy jechać tutaj. A ciekawe, z kim będę się tam ścigał. Pewnie z tymi wszystkimi mistrzami. Nie wiem, w jakich klasach się w ogóle ścigać. Dobra. Rocznik, wartość, nie. Filtruj. Tu powinny być też marki. To będą chyba... Salon. Retro. Modern. Viper. Retro. Nie. Super Salons. O, to będą chyba te. Wstecz. Kurde, ale to jest fura. Normalnie gacie mokre. Będzie miał tą RS6. A to co ja widziałem, to była chyba RS4. O, no to chyba była RS4 albo RS5. Nie, RS4. Cholera, nie wiem. Ale tak brzmiał ten samochód, że to łeb urywa. Dobra, szukamy dalej. Czy to będzie ten Mercedes? Jest tylko ten... O, moment. Nie, to jest ten nowszy. To już jest ten nowszy. Nie ten, o który mi chodzi, ale... Mi się wydaje, że to jest poprzednik tego Mercedesa, o którego mi chodziło. Chcę go sobie obejrzeć dookoła. Może po światłach poznam. Kurde, polecane projekty. Dobra. Może kolor specjalny producenta. Ja bym chciał sobie sam obejrzeć ten samochód, diabła. Ach, dobra, kupimy to. Ile to kosztuje? 90 tysięcy kredytów, co to jest, Boże. O, ej, to jest chyba ten Mercedes, tylko że starsza wersja. I on miał właśnie fajne też światła z przodu, fajny przód. Ale poznaję po tych światłach z tyłu, że to raczej jest ten model. Ale na pewno przód jest inny w tym modelu, o który mi chodzi, który ja widziałem i który mi się bardzo spodobał. Ten też oczywiście bardzo mi się podoba. E63 tak się nazywa. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Aha, ale brzmi. Wow! Absolutnie niesamowite. Ze środka nie brzmi taki ponujący jak z zewnątrz. Wow! Układ wydechowy w tych Mercedesach AMG jest... Ach, tak wspaniały, taki fajny dźwięk wydaje z siebie. Tak mi się to podoba. Muszę sobie aż głośniej wziąć. Wyłączę radio. Jest. No posłuchajcie tego. Niesamowite! Łeb po prostu urywa, no. To jest... Chciałbym się przejechać kiedyś takim samochodem. Absolutnie świetnie brzmią te wozy, no. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym odcinku z Forzy Horizon. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. W różnych warunkach oświetleniowych, czy też jezdnych, jeździli, ścigali się, zgadza się? Tak. Ale przy większych prędkościach
A aerodynamika tego samochodu naprawdę daje o sobie znać. Auto, o kurde, GPS mnie źle poprowadził. Auto naprawdę świetnie się prowadzi, jedzie szybko. Problem jest troszeczkę ze startem.